Chłopak ma w końcu czarny pasek, nie? Ło! Wiesz, takie coś, że poszedłeś kryż wiedzę i możesz trenować poprawnie, nie? Słowo, Mil, gotowy na maraton? Ja? Tak. Marta przeprowadza sobie wywiad. No, to nie ma sensu. Pobiegniemy, dobiegniemy. Marek, gotowy? Jest moc? Ja byłem gotowy na co innego. A ty oficjalnie półmaratonu jeszcze nie zrobiłeś? Nie jeszcze. Michał, przeprowadzę wywiad. Który to jest maraton? Pierwszy. Jaki plan masz? Rozdziewiczyć go. A ile przebiegłeś w ostatnim czasie? 500? Cały czas batony. Nie, 4. Drugie kółko podjeżdżam pod takie pierwszy. Dwa duże. Mój pierwszy maraton. Podjeżdżam pod górkę. Mój trener? Mój trener. Tutaj Tomasz. Mój Tomasz, no. I byłem... Jest broda, jest mocna. Tak. Jak podjeżdżam na górkę, broda mocy. Broda mocy. Ty może sami pójdziesz do Nowego Jorku? Nie wiem, gdzie jestem. 40 minut to go. Tutaj można życiówkę zrobić, nie? Na piątkę. No, bo sile tam wiesz. No, omijam. Jak ktoś, to powiemy, że jesteśmy na łysej górze. Idziemy na maraton! Chodź tam, pokaż im. Ej! Zróbcie coś głupiego. Tak. Głupie? Nie wyrzucaj mojej kamerki do wody. Głupiego to jest to, że nagrać jakiś kamer. Czekaj, no, będziemy głupie coś robić. Lasz do wody. Podejrzewam, że Gacek się nie wykąpie. Nie, on tego nie zrobi. Nie wejdzie do wody. Nie wejdzie, no nie. Gacek! Nie, bo wiecie, że to zrobi, nie? Nie zrobi. Teraz jest ciepło. O, pomidory. Teraz zobaczymy, gdzie oni patrzą. Piękny wschód słońca w górach. O, ławeczka jest, widziałeś, jak fajnie to. Patrz, to lipi ławeczki. Tutaj przedstawiam naszego klubowego kolegę, który zadbał o nas na maratonie. To się dopiero okaże. No zadbał. No, przechował nam rzeczy i wskazał kierunek. Biegnijcie w tamtą stronę. No cześć? Do niego się odezwij. Motor był w roku. Stań teraz na przodzie, bo czy ktoś? Second coach is gone, buddy. It's gone. Okay. Yeah, fine. Yeah, yeah. What? Sure. Co? Nic. Ja nie jestem organizator. Nie mam miejsca to? Ale nie możliwe, że pojechał bez ludzi. Byśmy je się trochę pojeździć. Gotowy do drogi? Całe życie. Witam kolegów z Poliżany Club Island. Jak tam? Samopoczucie? Elegancko. Czujemy się tak, jakbyśmy już przebiegli, tak? No, na razie. Na razie to jakbym się przejechał. Instruktor Staszowo tak pokazuje, jak wygląda zestresowany pierwszy maratonczyk. Tak. To się wykasuje. To jest zdjęcie. A też to. Powodzenia. To był kurek karaterski, kurek uścisk. A gdzie cię to czeka? Powodzenia. Powodzenia tobie. Będzie dobrze. I ognia. Co, powodzenia, nie? Czeka. Masz wzajemnie. Bracie. Brodowy. Chodźcie, posmyramy brodami. Powodzenia. Nie, tobie nie pożyczę, nie. Co nie? Powodzenia. Nie odjeżdżajcie, bo ja tam kurtkę mam, nie? Szybciej. Właśnie zapomniałem o was. Powodzenia. Nie wiem. Powodzenia, hej. Wrong way, people!
maraton kompletnie przez dzicz, ale cudnie. Tam z przodu biegnie Marta, reszta jakby gdzieś z tyłu niedaleko widzę koszulki, Gocek i Wiking, Tomasz. Na razie jest około 7 km. Biegnie się super. Pogoda zapisała, około 8 stopni, ale świeci słoneczko, więc jest chyba więcej odczuwalnie. Nie wieje, fajnie. Droga prościutka. Marta dalej z przodu. Nie jest łatwo. Tempo około 5-0. Nie jestem przygotowany. Poczuję to wkrótce. Chyba. Marta jest kilometr 13,5. Marta jest z przodu. Pierwsza z naszego klubu, póki co. Idziemy średnio tempem 4,55. Jestem drugi, póki co. Za mną dosłownie 500 metrów. Jest Tomasz i Gotek. Pewnie mnie zaraz wyprzedzą. Chłopaki biją 3,30 dzisiaj. Mi też by się marzyło, ale realnie nie bardzo. W każdym razie biegnie się fajnie, jest pięknie, przed nami przykład pięknego irlandzkiego muru. Nie, to nie jest maratońska ściana, nie ma jej, za to jest otwarta przestrzeń, piękne widoki. Owce, jakieś krętorogie. Mała przeszkoda, mały podbieg, ale czy łapiemy? Nie, 15 km. Kilometr. Tam gdzieś za chmurami góry widać. Piękne okoliczności przyrody. A Marta dalej z przodu. Ja z Klubowiczów dalej drugi. Rychło się zmieni pewnie. Brawo dla Gocka. Pół roku temu zaczął biegać. Dzisiaj pierwszy maraton. Atakuje 3.30 razem z Tomaszem. Świetna ekipa. Biegnie Sławomir. Biegnie Marek. Osiemnasty kilometr. Tam Marta i kilka osób z przodu, reszta za mną. Dziwny bieg, ale fajny. Połowa trasy za nami. Z przodu widzimy Martę. Zwolniła na podbiegu, ale rusza dalej, ostro. Tyłem, dawaj tyłem! O tak, słaby! Dawaj! Na koniec też? Słaby! Gocek, jak tam biegnie o następny maraton jakiś w przyszłości? Na pewno nie jutro. Ja bym miał gdzieś mi powiedział, że mam biegnąć znowu maraton. Jak tak biegł? Dzień po dniu? Maratony? O nie. Telewizorem. I love you! Ja też bym tak powiedział, jakbym dostał piwo. Jak tam Marta? Pochwal się czasem. Belka dostała. Marta to była pierwsza? Druga.
Wyprzedził mnie. No właśnie, jak to ale gentleman, świnia. Jak to nie zobaczył i jak zaczął spieszać, to... Nie, nie, ja to bym miał, bo ja zacząłem... Ja bym puścił. Ja zatrzymałem... Powiem tak, ale masz najebany. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, na, 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 hej, hej, hej. Ktoś musi mieć, nie? Jakbyśmy, wiesz, jest to bo jakbyśmy mieli nie najebane w głowach, to byśmy tego nie robili, proste. Nie tak? Słuchaj, dokładnie. Tylko wariaci są coś warsi, tak? Tak jest, dokładnie, no. Zawsze słyszę, że jestem wariatem. Nie, jesteś nienormalny. Pewnie, jestem nienormalny, bo jakbym był normalny, to bym tego nie zrobił. Gratulacje, dużo się nakręciliśmy, sprintu nie nagrałem niestety. Nie, no, nie. Jeszcze raz. Patrz jakie sześćki w ogóle, nie? Ale no, spaliśmy piniszy, dawaj jeszcze raz. Tam jakieś ciszymy. Aż cię ciśnie piosenka jedna na ustach, kocham cię życie. Tak.